Witam Państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Mnóstwo rozmów o biznesie, mnóstwo ciekawych gości i jeden z nich jest dziś z nami, Jarosław Grzywiński, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, a obecnie lider rynku kapitałowego w BCC. Witaj, Jarku. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz, bo jak masz taki ogląd polskiego rynku kapitałowego przez lata, mam wrażenie, że jego obecny stan jest, jakby to dyplomatycznie powiedzieć, trudny. Czy zgadzasz się z taką tezą? Rynek kapitałowy trochę rządzi się swoimi prawami, a tak naprawdę rządzi nim regulator rynku i rządzą nim de facto fundusze inwestycyjne i wszyscy ci, którzy są zainteresowani, by promować spółki na warszawskim parkiecie. Czy to jest moment trudny dla rynku kapitałowego w Polsce? Ja bym powiedział, że to jest taki moment na redefinicję tego rynku kapitałowego. Z jednej strony uważam, że trzeba dbać i rozwijać ten core business, czyli rynek akcji powinien być jeszcze bardziej zadbany i de facto mówimy cały czas o tym samym, czyli o otwieraniu drzwi rynku kapitałowego w Polsce. Ale czy te drzwi są otwarte? Czy młode, innowacyjne spółki widzą w ofercie polskiego rynku kapitałowego coś, co je przyciąga? Przyszły emitent to jest zazwyczaj taki podmiot, który nie zawsze wie, że ta giełda może mu zaoferować kapitał trudniej lub łatwiej niż rynek private equity, niż innego typu finansowanie. Czy te drzwi są otwarte? Wydaje mi się, że one są częściowo otwarte, ale z drugiej strony widzimy, że ta infrastruktura wokół rynku kapitałowego, ona już ma pewne opóźnienia. Mówię tutaj o transformacji cyfrowej, o technologicznej. I jest gdzieś w tym polskim ekosystemie rynku kapitałowego cały czas problem z dobrą definicją momentu wejścia na giełdę. To jaka jest taka definicja dobra? Wydaje mi się, że po pierwsze stabilny biznes. Stabilny biznes bądź innowacyjny biznes, który znowu w Polsce nie doceniamy. A tutaj w trakcie tego kongresu dużo mówimy o czymś, co mówimy o skalowalności biznesu. Skalowalność biznesu, czyli inaczej, że biznes ma szanse globalne. Że nie patrzymy tylko na jakieś polskie podwórko. Szerzej. Patrzymy, no bo zobaczmy sobie takich wiele sukcesów na rynku światowym. Vinted, startup, który wywodzi się z krajów bałtyckich, oczywiście, z małego rynku. O tym też tutaj rozmawialiśmy, że te kraje bałtyckie, ze względu na to, że mają mały rynek stosunkowo odbiorców usług, od samego początku muszą myśleć o tym, że to musi być biznes dochodowy, globalny i ponadnarodowy. Podobnie z Ukrainą. Też nie ma lokalnego rynku i startupy ukraińskie po prostu wychodzą i tworzą unicorny w Stanach Zjednoczonych. Grammarly to jest spółka założona przez Ukraińców. Dokładnie tak. I druga uwaga, że biznesy na przykład ukraińskie muszą się od razu de facto finansować. W pierwszym miesiącu muszą zarabiać na siebie. Muszą zarabiać pieniądze, muszą być od razu przychodowe. I tutaj wydaje mi się, że w tym finansowaniu startupów to jest też ważne, że część nie ma odwagi i boi się trochę tych nowych pomysłów kreatywnych, a z drugiej strony mamy spółki, które myślą głównie o rundach finansowania. No właśnie, to może jest problem w tym, że ten nasz system finansowania startupów zbytnio polega na publicznych pieniądzach, bo jeżeli by nie było tych publicznych pieniędzy, to by część z tych spółek już nie istniała. Wydaje mi się, że powiedziałbym tak, że tych publicznych pieniędzy jest w sam raz, a może nawet za mało z punktu widzenia potrzeb startupów. Natomiast nie wiem, czy one są w odpowiedni sposób wykorzystywane przez spółki. Spółki się skarżą na to, że nawet jeżeli dostają publiczne pieniądze na rozwój nowych biznesów, tych wszystkich startupowych, że mają zbyt dużo formalności, zbyt dużo dokumentacji. Że bardzo ciężko rozliczyć te pieniądze. Że 70% energii spółka startupowa w Polsce poświęca na kwestie formalne i zostaje te 10-20% czasu na kreatywność i rozwój prawdziwego biznesu. Więc znowu poszukujemy tego złotego środka. Jak połączyć dobrze wydane pieniądze ze spółką przychodową,
I z zaszczepieniem tego myślenia u funderów, u twórców biznesu, że exit jest gdzieś tam na giełdzie, że biznes to nie jest fundraising, że budowa biznesu jest czymś innym niż wieczny fundraising i wieczne rundy finansowania aż do tego momentu break even, czy do momentu pierwszego przychodowego. Tak, zgadzam się. Spójrzmy teraz może trochę tak szerzej na trendy takie globalne. Jakie uważasz, że... Bo w każdej branży, i w tej startupowej, jakby są takie fale, które z jednej strony są modą, a później się stają, być może niektóre stają się później taką wielką falą, która niesie biznes. Jak sądzisz, jakie takie tematy globalne będą teraz najważniejsze w najbliższych latach? Ja myślę, że zdecydowanie wszystkie tematy technologiczne związane z transformacją energetyczną. I to jest pierwszy trend. Drugi trend, który jest związany z tym, co się obecnie dzieje na świecie. Nawet tutaj dzisiaj spotkałem spółkę prywatną związaną z obronnością. Słynny dron Bayraktar wymyślił prywatny człowiek, prywatny inwestor, prywatna spółka. To nie powstało w laboratoriach armii tureckiej. I tak samo w Polsce, czy nie wiem, czy w tej polskiej słynnej Dolinie Krzemowej Lotniczej, czyli mówię o okolicach Rzeszowa. Jest ukraińska spółka Drone Hub, która stworzyła innowacyjny system zarządzania dronami i ładowania i wymieniania baterii. Czyli wydaje mi się, że ten trend bezpieczeństwa narodowego, narodowości, takich projektów się podobno pojawiło całe mnóstwo. One oczywiście były, ale były niemodne w cudzysłowie. Były spółkami, do których trudno było przekonać inwestorów. Co jeszcze? Wydaje mi się, że wszystko, co jest związane z usługami finansowymi w świecie cyfrowym. Czyli fintech. Fintechy. Nadal te fintechy. My w Polsce paradoksalnie jesteśmy przyzwyczajeni. Mamy Blika, mamy wiele innych rozwiązań fintechowych. Mamy jeden z najnowocześniejszych systemów w ogóle bankowych na świecie. Przyszliśmy do transformacji informatyczno stosunkowo późno i dlatego korzystaliśmy już z zaawansowanych systemów technologicznych na starcie. Co jeszcze w świecie globalnym? Wydaje mi się też kwestia produkcji żywności na przykład, czyli zdrowa żywność i wszystko, co jest związane z trendami zielonymi, wegańskimi. A metaverse, wirtualna rzeczywistość, to jest początek, czy to jest... Wydaje mi się, że zdecydowanie to jest taki trend, który będzie w sposób taki zdecydowany rozwijał się w każdym świecie, bo mówi się o tym w sektorze entertainment. W Chinach na przykład artysta w świecie metaversum zarobił do tej pory, jeden z najsłynniejszych, 120 milionów dolarów na koncertach. Uwaga, ten artysta istnieje wirtualnie, nie ma go fizycznie. Więc mówimy o kompletnie nowej rzeczywistości, coś, co wymyka się tradycyjnej percepcji. Czy te trendy będą napędzały polską giełdę? Nie wiem do końca, czy polska giełda, bo my mieliśmy na polskiej giełdzie rzeczywiście coś, co nas bardzo wyróżniało na świecie, czyli mówię o game developmencie przez całe lata. Korekta jednak na CD Projekcie rozbiła cały ten tak, game. Tak, i cały wig gamingowy, cały indeks wydaje mi się, że idzie w kierunku urealnienia i takiej dłuższej korekty, niezależnie od hossy lub bessy, chociaż wydaje mi się, że wkraczamy w okres dłuższej korekty na warszawskim parkiecie. Czy te trendy w Polsce się przyjmą? Wydaje mi się, że niekoniecznie, ponieważ te wszystkie trendy, o których mówimy, czyli metaversum, dużo innowacji w świecie cyfrowym, one nie pokazują jednak tej stopy zwrotu dosyć szybko. Ten przykład, o którym powiedziałem przed chwilą, jest takim wyróżnikiem, natomiast zasadniczo się bardzo czeka na to, żeby ten cały marketplace, który ma przynosić zasadniczo przychody w tych nowych biznesach w świecie cyfrowym, przyniósł przychód. Polskie fundusze nadal i inwestorzy na polskim rynku kapitałowym są dosyć niecierpliwi. Nie akceptujemy... Ale podobnie też jest w branży tej eko, tak? Znaczy one też, ta transformacja, ona będzie wymagała czasu, będzie wymagała pieniędzy, będzie wymagała dużo cierpliwości, tak? No ale pewnie to się kiedyś opłaci. Natomiast zaryzykowałbym taką tezę, że w Polsce transformacja energetyczna, odpowiednio stymulowana, połączona z rynkiem kapitałowym, może być jednym z kół zamachowych rynku kapitałowego. I tego życzymy polskiemu rynkowi kapitałowemu. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Moim Państwa gościem był Jarek Żywiński, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, obecnie lider rynku kapitałowego w BCC. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.